Więc jestem, nazywam się Piotr Zieleniak, jestem reprezentantem Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Lublin i poza taką działalnością tutaj statutową zajmuję się również wędkarstwem muchowym. To moja pasja i Lublin ma tutaj dosyć dużo interesujących osiągnięć. Po pierwsze, możemy się pochwalić tym, że działamy również z młodymi wędkarzami i miałem przyjemność być takim, no może nauczycielem to za duże słowo, ale opiekowałem się dwoma takimi juniorami. Jeden to Mateusz Irsak, który został we włoskiej Florencji wicemistrzem świata w wędkarstwie muchowym. I to piękna historia, dlatego że znałem go od takiego pierwszego dotknięcia wędki muchowej, przez te wszystkie etapy, później przez zawody i doszedł do takiego pułapu. W tej chwili startuje w Grand Prix Polski już senior. Drugim takim chłopcem, o którym trzeba koniecznie wspomnieć, to jest Kacper Rudzki. I on już też jest seniorem, troszkę się zestarzał, czy nabrał doświadczenia, natomiast wygrał Grand Prix Polski, był dwukrotnym mistrzem Polski w wędkarstwie muchowym jako junior i także tak bardzo dobre miał te wyniki. I teraz wreszcie jest tak, że mamy całą drużynę tych juniorów, oni we trzech będą startować, młodzi chłopcy, jeden z nich ma szansę wystartowania w Mistrzostwach Świata, Michał Kurnicki. To o juniorach. Jeżeli chodzi o seniorów, no to na początku była taka sekcja muchowa przy okręgu, później to się przeistoczyło w związku z przepisami w Klub Wędkarstwa Muchowego Bystrzyca Lublin i tu odnosiliśmy również dużo sukcesów. Tam kilku chłopaków, Grzegorz Gołowic, Piotrek Armatys, no i ja też reprezentowaliśmy Polskę na arenie międzynarodowej. Ja miałem taką dodatkową przyjemność, że zostałem wytypowany do muchowych mistrzostw Europy na Łupawie i tam udało nam się zdobyć pierwsze miejsce drużynowo i też zostałem mistrzem Europy. To takie chyba moje wędkarskie największe osiągnięcie, jeśli chodzi o starty takie zawodnicze. Natomiast jest jeszcze tego druga historia, mianowicie taka, że my nie tylko startujemy w zawodach, również sporo osób angażuje się w pracę na rzecz lubelskich łowisk i tu prowadzimy komisję do spraw ryb łososiowatych i staliśmy się, może jeśli nie wzorem, to taką grupą, która dobrze działa, że powstają podobne komisje gdzieś tam w Polsce i wprowadzaliśmy, to było takie dosyć pionierskie działanie, że ponieważ tych wędkarzy jest u nas bardzo dużo zainteresowanych łowieniem strągu Filipieni, to wprowadzaliśmy odcinki na okil, coraz to nowe przepisy, takie wymiary podwyższone, bo tu widełkowe jeszcze się nie udało zrobić, myślę, że do tego dopiero dojdzie. I cały ten system, myślę, że całkiem dobrze działa. Rzecz polega na tym, że tak naprawdę to tak. Jakby wziąć pod uwagę wszystkie wody górskie Lubelszczyzny, wszystkie wody Lubelszczyzny, to wody górskie, czyli ta kraina Pstrąga i Lipienia, stanowią niecały 1% tych wód. Jeżeli na te wody opłaca 1500 osób składkę, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie wykarmić wszystkich. Tak naprawdę nie stać nas nawet na to, żeby każdy mógł sobie rocznie zabrać jedną rybę. Zatem, żeby utrzymać dobre łowisko, to trzeba tym mądrze gospodarować. I tu powstały właśnie te odcinki na okil, wymiary, cały szereg przepisów i też działamy na poprawę tych łowisk. Czyli oczywiście są prowadzone zarybienia i też robimy tarliska dla ryb łososiowatych. I tu udało nam się, początkowo to było tak, że składaliśmy się po prostu na ten żwir, na materiał, budowaliśmy te tarliska, a potem udało nam się zaangażować różne takie jednostki poza tym, czyli z Coca-Coli napisaliśmy projekt, dostaliśmy tam 20 tysięcy złotych na ten żwir, później następny, później z takim klubem ekologicznym Gaja współpracowaliśmy, jeszcze z Azotami z Puław i różnych mieliśmy sponsorów, to wszystko trafiło w wodę. I rzecz wygląda w ten sposób, że na początku naszej działalności na rzece Bystrzycy było 40 gniazd tarliskowych i stopniowo w związku z naszą pracą doszliśmy do tego, że tych gniazd tarliskowych jest 500. Zatem mamy dużą ilość ryb dzikich i to staramy się mocno propagować. Zatem połączenie tego sportu i takiej działalności wydaje mi się, że jest bardzo interesujące. Przy czym no, nie działa to w 100%, bo często ktoś się zajmuje tylko sportem, a taką działalnością dodatkową już nie. Natomiast
Tak, można się zastanawiać, jaki będzie ciąg dalszy takiej historii, więc to obecnie ta komisja zajmuje się tym, żeby utrzymać ten stan, który jest, bo oczywiście cały czas mamy problemy z różnego rodzaju meliorantami i to jest fatalnie, dlatego że czasami dziesiątki lat pracy w jedno jesień są niweczone w ten sposób, że rzeka jest po prostu przeorana jakimiś koparkami. Służy to zupełnie niczemu, chyba tylko praniu pieniędzy, takie zamienianie pięknej rzeki w rów, że tak brzydko powiem. Zatem no, trudno o taką ocenę dalej. I tu cały czas łączę te dwa wątki sportu i tej gospodarki na rzecz ryb łososiowatych, bo też myślę, że propagowanie wędkarstwa przez ten sport daje nam taki status troszeczkę większy, że jednak tym sportem się więcej osób zajmuje niż taką gospodarką, przynajmniej takich osób, które są tym zainteresowane, i żywię nadzieję, że uda nam się to utrzymać.